Wszyscy gotowi? Pamiętajcie, 30 sekund. Start. To nie jest konkurs ani zabawa. Przez 30 sekund dzieci z tej szkoły podstawowej w Kolonii muszą ssać lizaki, które tak naprawdę są wacikami testowymi. Wymazy następnie trafiają do laboratorium, gdzie są badane na obecność koronawirusa. Ta nowa metoda ma na celu ułatwienie zrobienia testów wśród najmłodszych. To jest całkiem fajne, zdecydowanie lepsze niż wymaz z nosa. Uważam, że to całkiem przydatne. Czuję się bezpieczniej, bo wiem, czy mam koronawirusa, czy nie. Smak jest obrzydliwy. Zawsze staram się wtedy myśleć o prawdziwych lizakach, ale to niewiele pomaga. Kurier zabiera próbki do laboratorium. To logistyczne wyzwanie. Kolejnych 500 szkół także przywozi tu swoje testy. W laboratorium waciki badane są przy użyciu tzw. metody zbiorczej. Oznacza to, że wszystkie próbki z jednej klasy są oceniane razem w jednym teście. Dzieje się tak dlatego, że testy lizaki są drogie. Państwo płaci około 50 euro za analizę. Jeśli weźmiemy 20 wymazów reprezentujących 20 uczniów i policzymy za wszystko 50 euro, to otrzymamy dobrą cenę jednostkową. Do tego trzeba doliczyć koszty logistyki i używanych materiałów, ale myślę, że jesteśmy całkowicie konkurencyjni w stosunku do szybkich testów. Jeśli wynik puli jest pozytywny, wymagane jest ponowne, indywidualne badanie. Z reguły laboratorium dostarcza wyniki dopiero następnego dnia rano, ale to i tak wystarczająco wcześnie, aby przerwać potencjalny łańcuch infekcji. Mnożymy materiał genetyczny tego wirusa przez współczynnik 30 bilionów. Oznacza to, że można dużo szybciej rozpoznać aktywność koronawirusa, nawet wtedy, gdy jest ona bardzo niska, a nie dopiero, gdy ktoś jest już bardzo zakaźny i rozsiewa wirusa wśród rówieśników. W tej szkole za pomocą testu lizaka udało się wykryć kilka zakażeń we wczesnym stadium. Nawet jeśli liczba przypadków koronawirusa w Niemczech spada, dzieci będą nadal wykonywać testy. Przynajmniej do wakacji.